Siemanko, z tej strony MW Brothers. Witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zrobimy taki troszeczkę odcinek inny. To będzie taka niespodzianka dla mojego brata, ponieważ już od dłuższego czasu Wojtek szuka lodów ekipy. To dzisiaj postanowiłem zamówić kilka lodów w rozmiarze XXL i zrobić z nich naprawdę dużego loda, który na pewno wywoła na nim spory szok. Wywołał u niego i myślę, że będzie się bardzo cieszył, także dzisiaj to będzie taki kuchenny, można powiedzieć, vlog, gdzie pokażę Wam, jak robię właśnie dla Wojtka niespodziankę. Także zaczynamy! Tak właśnie prezentują się te lodziki w rozmiarze XL, czy tam XXL, a tutaj z tego zrobimy sobie formę na dużego loda i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak lody wyglądają już rozpuszczone i obrane z polewy. No tutaj troszeczkę wpadło do środka, ale mam nadzieję, że przez to będzie jeszcze lepszy ten lód. No i co? Chyba teraz przechodzimy do kolejnej fazy, czyli po prostu musimy przelać ten płyn, ten roztopiony sorbet do tej formy. Następnie damy do zamrażarki i na końcu, jak już będzie zamrożony, to oblepimy tą polewą. Także biorę się do pracy. Tak to już wygląda przelane do formy. Wyszło idealnie, ponieważ podczas mrożenia to jeszcze zwiększy swoją objętość, więc to jest idealna forma. Teraz tylko muszę poszukać jakiegoś patyczka i zamrażamy. Jak widzimy, polewa tutaj troszeczkę jest już roztopiona. Wszystko fajnie. Sorbecik się zamroził, proszę bardzo. To jeszcze pokażę. O, zaraz będziemy go wyciągać z tej formy i łączyć ze stopioną polewą, więc nic, tylko troszeczkę zaczekajcie i zobaczycie efekty. Tak właśnie prezentuje się nasz lodzik. Proszę bardzo. Elegancki. Polewa jest, sorbecik fajny. Jest naprawdę bardzo duży. Więc teraz odkładamy i wołam brata. Co jest? Siemanko. Cześć. Zobacz tutaj, co dla ciebie mam. Mega duży lód ekipy w rozmiarze XXXL. Ło, to wygląda nie. Co ty myślisz? Truskawkowy, twój ulubiony. Nie no, wiem, że lubisz truskawkowego, ale akurat. Cytrynowego, ale akurat truskawkowy był tylko dostępny. I co, fajna niespodzianka? No jasne, że fajna. Chwilę, jeszcze chcę sobie to porównać do normalnego, bo widzę, że się równie tylko grubością, ale i tak fajnie, że ci. Fajnie, że ci wyszedł. Widziałem chyba tu kiedyś na TikToku lub gdzieś. Ale no, dobry pomysł na pewno. Nie wiem, którego wybrać normalnie. No, tego trzeba zjeść na pewno szybko. Może nie wygląda za dobrze, ale to jest w sumie to samo. No to... Tak, dokładnie. On nie wygląda jak z fabryki, ale jest tak samo dobry jak te normalne, także... No, muszę zobaczyć proces robienia tego. Dziękuję bardzo. To się na pewno podzielimy, bo tak dużego to nie wiem, czy zjem szybko. Pomogę. No. Wow, no to dzięki bracie za taką niespodziankę, na pewno to się zje. Ja już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć proces robienia tego, bo troszeczkę pewnie było z tym kłopotów, ale super. Właśnie zamówił mój brat jakąś tam paczkę i ja sobie myślę, że okej, kupił coś, spoko. A to pewnie z jakiegoś sklepu zamówiłeś, nie? Tak. No, a ja w ten sam dzień znalazłem w jeszcze innym sklepie, bo była dostawa lodów ekipy i się tak ucieszyłem. No, to jest XL jak coś. A to jest XXL. No to co, dzięki braciszku. Mi się już szybko musimy to zjeść. No i co, was żegnamy. No i jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Widać też, że troszeczkę jesteśmy zaspani, bo złapałem brata rano. No. Ale chciałem to zrobić po prostu jak najlepiej i mam nadzieję, że wyszło. Wyszło. Że wszystko jest okej. Także... I spodziewałem się. Także zapraszam do kolejnych materiałów. Może sobie zrobimy też kolejne niespodzianki, zobaczymy. Na pewno spodziewajcie się fajnych filmików na kanale i do zobaczenia. Cześć!